Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 12 vlogmasie. Dzisiaj jest piątek, 11 grudnia. Ja dzisiaj wstałam trochę później, bo około godziny 9. Ubrałam się, zjadłam śniadanie i właśnie się do Was odzywam. Jak widzicie, dzisiaj jest trochę lepsze światło, ale powiem Wam, że chyba zapyszyłam, bo wczoraj Wam powiedziałam, że grunt, że nie pada, a jednak pada. Dzisiaj się właśnie rozpadało, więc pogoda jest dużo gorsza. Chociaż jest trochę jaśniej, ale mimo to jest dużo gorzej. Dlatego nie wiem, czy będzie mi się dzisiaj chciało jechać do Oszą. Pewnie nie pojadę. Mam dzisiaj wiele planów, ale nie wiem, co mi się uda zrealizować, bo wiele rzeczy zależy też od innych osób, więc po prostu z czasem się okaże, co wypali, a co nie. Dzisiaj jest ostatni dzień mojej pracy takiej tygodniowej i nadchodzi weekend, ale od razu uprzedzam, że ten weekend będzie bardzo, bardzo spokojny. A dlaczego? Ponieważ przyszły weekend po prostu mam jakieś Kongo, bo teraz jestem zajęta bardzo, ponieważ przygotowuję urodziny, które odbędą się w przyszły piątek. Będę miała urodziny. W dodatku, później dodatkowe spotkanie rodzinowe jest w sobotę dla zupełnie innych gości. Jeszcze w sobotę mam jedną wigilię. Nie wiem, czy nie dorzucam jeszcze kolejnej. Z jednego spotkania musiałam już zrezygnować, bo po prostu się czasowo nałożyło. Więc przyszły weekend będzie naprawdę, naprawdę masakryczny. W dodatku w niedzielę jest kiermasz przyszłą, na którym też będę i może uda mi się coś z kiermaszu dla Was nagrać. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Dlatego też pokażę Wam, jakie fajne cuda są wystawiane u nas na parafialnym kiermaszu, gdzie zbiórka jest po prostu na osoby ubogie. I będzie się działo. Dlatego też muszę trochę nabrać sił, nadrobić swojej pracy. Wiecie, co chodzi. Wszystko przygotować. Dlatego też staram się porządki zamknąć w tym tygodniu. Ale już swoje zamknęłam. Została mi tylko ta biblioteczka do stołu, ale to niestety muszę poczekać na osobę inną, która będzie miała czas, bo tam są nie tylko moje książki, również mojej siostry i będę po prostu musiała z nią to posprzątać. Dlatego akurat ta jedna rzecz mi została, tak, pilocik. Ja teraz idę otwierać kalendarze adwentowe i później się do Was odezwę. Czas otworzyć kalendarz adwentowy. Tutaj mamy 11, więc otwieramy. Ale fajnie. Dzisiaj mamy Milky Way. Mam nadzieję, że się sfokusuje. Chyba jednak nie bardzo. Ale powiem Wam, że bardzo mnie cieszy. Może tak mam tylko. Milky Way. Powiem Wam, że bardzo cieszy mnie otwieranie kalendarza adwentowe, bo bardzo dawno nie miałam właśnie takiego kalendarza. Tylko jako dziecko co roku. Ale później już nie, więc otwieranie czegoś takiego w tak starym wieku, jakim już ja jestem, kiedy człowiek potrafi się opanować i nie tworzy wszystkiego naraz, albo nie zapomina o tym, żeby otwierać i w dodatku sobie wybierze taki kalendarz ze słodyczami, jaki lubi, to jest naprawdę fajne i na przykład dzisiaj ten baton sprawi mi wiele przyjemności. Dlatego pewnie go zjem gdzieś do jakiejś herbaty, albo może do jakiejś kawy, zobaczymy. Ciekawe, gdzie będzie. O, jutro jest 12 tutaj i 20 jest duże i 24 jest duże. A tutaj jutro będziemy na czerwonym MMM się otwierać. I jutro też otworzymy ten z Avon. Jest już przed godziną 13. Ja na szczęście obrobiłam się z większością rzeczy, które miałam zrobić. I zaczęłam oglądać vlogmasy. I muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Mam taką obserwację. Zauważyłam, że pierwszy tydzień vlogmasu wyglądał zupełnie inaczej niż ten tydzień, który jest obecnie. Bo wiadomo, nie da się cały miesiąc dekorować mieszkania, stawiać choinek, chodzić na świąteczne zakupy, bo jest to po prostu czasowo nierealne. I zauważyłam, że właśnie nawet jak oglądam vlogi jakichś osób, nie licząc tam, jak ktoś wyjeżdża gdzieś, to że w drugim tygodniu bardzo często te vlogi są typowo domowe, że już ten zapał taki, wiecie, pierwszego vlogowania, też to nie chodzi o to, że zapomnę, ale chodzi o coś takiego, że człowiek już ma coraz więcej obowiązków, coraz bardziej zmęczony tym wieczornym montowaniem. Już nie ma się na jakieś wyszukane sceny, wiecie, z podkładami muzycznymi, czy też zabieranie aparatu wszędzie, bo też nie wszędzie da się go zabrać. I zauważyłam właśnie taką rzecz, nawet na innych vlogach, że bardzo często są to już vlogi domowe. Dlatego miałam trochę wyrzutów sumienia, że Was tak katuję ciągle tymi samymi kadrami, ale jak tak się zastanawiałam nad tym, to nie jestem jedyna. I chyba taki jest właśnie urok vlogmasa, że pokazujemy naturalne życie, a życie nie zawsze się kręci wokół fajnych eventów, zakupów, szaleństw
i tego wszystkiego, co jest nazwane tak zwanym pliktem, bo każdy ma normalne życie i to jest chyba fajne, że towarzyszymy komuś w normalnym życiu. Ja uwielbiam oglądać czy to nowe vlogi Szusz, czy Alice, czy Julki Kobus i to jest naprawdę super. Dlatego jakoś oglądając inne vlogmasy naładowałam się pozytywną energią, taką wiecie, do kręcenia, do pokazywania, do tego, żeby się nie przejmować, bo powiem wam, że wczoraj jak odpowiadałam trochę na komentarze, to niektóre mnie po prostu załamywały w kółko komentarzy o to, ile mam lat, albo dlaczego to, albo tamto, jakieś, nie wiem, stwierdzenie, że vlog z 10-minutowy jest za długi, za krótki, no zdecydujcie się co mówicie, to takie filmy będę nagrywać. Ale ogólnie zazwyczaj jestem zadowolona z komentarzy, jakoś w tym tygodniu pojawiły się takie dziwne, nie wiem o co chodzi, ale po prostu trzeba przejść obok tego ze spokojem, podpowiadać, co najbardziej takie wiecie, niefajne to pokasować i przejść dalej. Bo tak ja już to podkreślam i powiem to jeszcze raz, ja kasuję komentarze, które obrażają mnie lub kogoś. Jeżeli te komentarze są po prostu głupie, to ich nie kasuję. Ale jeżeli są one obrażające, to niestety one nie zostaną na kanale, bo tutaj nie chcę mieć jakiegoś śmietnika. Chcę, żebyśmy fajnie mieli atmosferę, żebyśmy fajnie dyskusje prowadzili w komentarzach, a nie po prostu się za chwilę z kimś wykłócali, bo to nie ma sensu. Dlatego ja pewnie zaraz zjem drugie śniadanie, bo może na kolację gdzieś wyjdę, ale to jest bardzo, bardzo niepewne. Pewnie bardziej nie niż tak na tą chwilę, ale zobaczymy. Tylko pewnie pójdę sobie coś zjeść i pewnie potem się do was odezwę. Hej, obecnie jest koło godziny 15:30. Ja sobie siedzę przy kompie i oglądam głównie vlogmasy, jakieś gameplaye, bo już troszeczkę mam luźniejszy czas. Wiecie, w międzyczasie coś tam robię i oglądam filmy na YouTubie. I chciałam wam pokazać, bo zrobiłam sobie kakao w moim ulubionym kubeczku. A przy okazji stwierdziłam, że opowiem wam historię tego kubka. Jak możecie zobaczyć, jest to kubek z napisem Świat Seriali. I jest to oryginalny kubek z tej gazety. Kiedyś, kiedy byłam jeszcze w liceum, to był chyba 2006 rok, bardzo namiętnie kupowałam, do tej pory też kupuję Świat Seriali. I jak wiecie, miałam ogromną fazę na MagdeM. Prowadziłam wtedy bloga z fanfikiem i wszystko w ogóle kręciło się wokół MagdeM. I wtedy właśnie pojawiła się w gazecie rubryka listy do redakcji. Dlatego ja postanowiłam napisać list. Mój list był jakoś, nie wiem, piąty w tej rubryce, szósty. Wiecie o co chodzi? Bo zawsze był jeden taki duży list i kilka małych. Ale to był chyba wyróżniony piąty czy tam szósty list. I właśnie w zamian za ten list i za to, że został on wyróżniony w redakcji, otrzymałam oryginalny kubek Świata Seriali. Było to naprawdę coś fantastycznego, bo to była moja pierwsza w życiu nagroda, którą kiedykolwiek wygrałam. Naprawdę bardzo mnie ona wtedy ucieszyła, mimo że z tym kubkiem było zamieszanie totalne, bo on został wysłany pocztą na mój adres, też jakoś redakcja bardzo długo go wysyłała. Później ta przesyłka w ogóle nie dotarła, nie została przeniesiona do domu, została zostawiona awizo, trzeba było biegać po nią na pocztę. Wiecie, takie cyrki totalne, jak to z pocztą często była. Ale na szczęście dotarł i powiem wam, że od tamtej pory to jest chyba mój najbardziej ulubiony kubek. Uwielbiam go i często z niego piję. Do tej pory służy mi też właśnie do herbat, ale teraz w czasie świąt piję z tego nowego herbaty. Ale właśnie kakao czy różnego rodzaju czekolady, to właśnie piję z tego oto kubka. I bardzo mnie on cieszy i za każdym razem przypomina mi tą fajną historię, że naprawdę warto pisać listy, brać udział w konkursach, bo można coś wygrać. I powiem wam, że jak ja pisałam ten list, to ja nie liczyłam na kubek. Po prostu chciałam opisać moją pasję, chciałam pokazać, że ludzie naprawdę mogą zyskać coś fajnego pisząc bloga, mogą zyskać fajne znajomości dzięki tak naprawdę serialowi. I po prostu napisałam ten list po to, żeby inne osoby czytające może się wkręciły w pisanie albo w ogóle w realizację swoich pasji. A tu spotkała mnie taka miła niespodzianka. I tak, ja już mam w połowie wypite kakao, dlatego tutaj nie widać kakao, żeby później nie było, że pokazuję wam pusty kubek. Dlatego ja teraz chyba siądę jeszcze, skończę wszystko to, co mam zrobić dzisiaj i na pewno jeszcze nie raz się do was odezwę. Obecnie jest koło godziny 18:00. Ja spędzam bardzo miły wieczór przy kompie.
piszę ze znajomymi, czy to na Facebooku, czy też SMS-y, oglądam vlogmas innych osób, oglądam gameplaye. Potrzebowałam takiego jednego dnia dla siebie i cieszę się, że pewne plany mi nie wypaliły, bo mam trochę czasu właśnie do swoich pasji, hobby. Może sobie zaraz coś pogram, albo obejrzę jakiś fajny film. Muszę zobaczyć, co leci w telewizji. Może się uda coś fajnego zobaczyć w telewizji. Ale dzisiaj oglądając vlog Szusz, bo vlog Szusz oglądam z rana, przyszedł mi do głowy pewien temat. Chodzi o kupowanie prezentów, bo Szusz właśnie we vlogu zapytała, czy już w jej widzowie mają kupione prezenty wszystkie. Ja nawet tam komentowałam. I powiem wam, że ja już też mam kupione praktycznie nie wszystkie prezenty, tylko że czekam jeszcze na ostatnią przesyłkę z Avon, gdzie przyjdzie ostatni prezent, który będzie zamówiony. A tak mam już wszystko kupione dla moich bliskich i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. I powiem wam, że 95% prezentów kupiłam przez internet. Tylko te prezenty dla mojego kolegi, który miał urodziny na początku grudnia, o których wam wspominałam, niestety kupiłam w Empiku, bo nie chciałam kupować online, bo to też by się tam przedłużyło, a ja te prezenty potrzebowałam na już, więc po prostu wyszłam, poszłam, wybrałam grę i wyszłam. Na szczęście Empik ma dość duży wybór gier, więc nie był to jakiś duży problem. Ale powiem wam, że ostatnio właśnie będąc na zakupach, weszłam na chwilę na halę i chciałam wam nawet powlogować, ale to co tam zobaczyłam, to była jakaś masakra. Mimo tego, że była godzina 15, gdzie ludzie powinni być jeszcze w pracy, w szkole, hala była pełna ludzi, cały czas było trzeba kogoś przepraszać, ludzie się tłoczyli przy półkach, nie można było spokojnie pobierać towaru. Jak ja jestem sobą bardzo cierpliwą i bardzo lubię zakupy, uwielbiam zakupy stacjonarne, ja mogę chodzić cały dzień po centrum handlowym i jeszcze mi mało. Jak raz pojechałam do Rivery, to po prostu spędziłam tam chyba 8 czy 9 godzin i wszyscy moi współtowarzysze byli po prostu już wykończenie, ja, ale chodźcie jeszcze w tego sklepu, a jeszcze zobaczymy ten sklep, a pójdziemy jeszcze w tą alejkę. Mimo to właśnie w tamtym tygodniu wyszło, że zabrakło mi cierpliwości i mówię właśnie do siostry, uciekajmy stąd jak najszybciej, bo już po prostu nie mogę się dzierżyć. W dodatku te kolejki były masakryczne. I tak przyszło mi do głowy, czy wy macie już kupione prezenty? Jak wolicie je kupować online, offline, w sklepach stacjonarnych, bo trochę mnie to ciekawi. Ja zazwyczaj kupowałam prezenty osobiście, ale w zeszłym roku zaczęłam tak kupować online i w tym roku całkowicie się przerzuciłam, bo można na spokojnie się zastanowić, wybrać, jest coraz większy asortyment online. Można zwrócić paczką później, jeżeli coś nam nie odpowiada, mamy te 14 dni. Możemy dorwać produkty, które nawet są w sklepach stacjonarnych niedostępne, jak na przykład te zestawy z Rimmela, które wam pokazałam na początku vlogmasa. I naprawdę można sobie wszystko zgromadzić, tylko trzeba mieć oczywiście jakiś adres, gdzie osoba może to odebrać. Bo jak wiadomo, kurierzy jeżdżą jak jeżdżą, chociaż nie, pocztek jest wyższy. Kurierzy są ok. I wtedy możemy naprawdę zgromadzić szybko, sprawnie, nie wychodząc z domu, ze spokojem myśląc, czy ta cena nam odpowiada, wyszukując też najniższą cenę, cały asortyment prezentowy bez stresu tak naprawdę. I to jest naprawdę super. I ja wam gorąco polecam zakupy online i chyba co do prezentów to już się praktycznie całkowicie przerzucę na zakupy online. Tylko że akurat tamtego nie dopilnowałam, ale to jest dłuższa historia. Ja teraz uciekam i widzimy się potem. Obecnie jest po godzinie 22:30. Ja właśnie skończyłam oglądać film z rodziną. Okazało się, że spontanicznie oglądaliśmy komedię animowaną Rio. Była akurat leciała na Polsacie i stwierdziliśmy, że jest to fajny sposób, żeby spędzić piątkowy wieczór razem, tak wiecie, w gronie rodzinnym. Bo w zeszłym tygodniu, jak wiecie, poświęciłam piątek na spotkanie ze znajomymi, a w tym tygodniu stwierdziłam, że jednak spędzę go w domu z rodziną. I właśnie ja lubię taką różnorodność, taką spontaniczność. Co prawda na piątek miałam zupełnie inne plany, ale jak to w życiu bywa, plany się poprzesuwały na inne dni tygodnia. Ale spokojnie, wszystko się jeszcze zmieści w vlogmasie i na pewno na niektóre rzeczy was jeszcze zabiorę. Film bardzo mi się podobał, był bardzo wesoły, bardzo fajny, bardzo fajna animacja. Idealna na luźny piątkowy wieczór. I jeżeli ktoś z was nie widział, to gorąco wam polecam. I ja czasami lubię obejrzeć fajną animację. Ostatnio w ogóle doszłam do wniosku, że wolę obejrzeć dobrą animację niż jakiś beznadziejny film, który mnie znudzi po 5 minutach. A o to, że ostatnio nie mam szczęścia do dobrych filmów, to wiecie jak to jest.
trzeba się czymś ratować. A też fajnie jest to, że można włączyć telewizor i coś obejrzeć razem, bo jednak przy kompie nie ma takiej atmosfery rodzinnego oglądania, a przy telewizorze już tak. Nie wiem, jestem trochę staroświecka, uwielbiam oglądać filmy w telewizji, czy tam w ogóle na telewizorze, chociażby go podłączając do komputera. Może jestem dziwna, ale tak wolę. Dlatego pewnie teraz pomału będę szła kończyć montować vloga. Jeszcze muszę wysłać jedno zgłoszenie. No i później pewnie będę kładła się spać, bo chcę się tej nocy wyspać, żeby mieć energię na weekend oraz na cały tydzień, bo szykuje mi się masakryczny tydzień. Ale już jest wiele pozytywnych takich aspektów, że wiele rzeczy z tych, które mi się szykują, będę mogła Wam pokazać i trochę wyjdziemy z domu. Mam nadzieję tylko, że pogoda się ogarnie, bo teraz znowu zaczęło wiać, tak dla odmiany, nie? Bo jakby nie biało. I w ogóle widziałam prognozę pogody, że są ostrzeżenia właśnie dla Pomorza, że silne wiatry i nawet burze w grudniu, więc super, jest dobrze. Tak, ja nie będę przyciągać teraz, idę do kompa i później się do Was odezwę. Jest obecnie godzina pierwsza w nocy i ja już jestem wykończona. Chcę dograć tylko tą scenę, żeby dokończyć montowanie vloga, żeby go zacząć wrzucać, bo poprzedni vlog ukazał się w godzinie 7, niestety, ponieważ wrzucał się całe 5 godzin. Miał jedynie 2 giga, a wrzucał się 5 godzin, więc gratulacje dla mojego internetu. Chcę się wyspać, wiecie, chcę odpocząć, jutro przede mną fajny dzień, dlatego też stwierdziłam, że położę się wcześniej, pewnie jutro postanę trochę później. A w tym miejscu chciałabym serdecznie Wam podziękować za oglądanie tego vlogmasa. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.